Cześć. W dzisiejszym odcinku podcastu Q&A, czyli odpowiadam na Wasze pytania, ale też robimy podsumowanie roku. Serdecznie zapraszam. Poprawiam zdrowie za pomocą diety. Tak w dużym skrócie mogę powiedzieć, czym się zajmuję. Z tej strony dr Maja Czerwińska, dietetyk kliniczny. Jestem wykładowcą, badaczką i ekspertem występującym na konferencjach polskich i zagranicznych. Oprócz prowadzenia moich pacjentów, szkolę również dietetyków. Na mojej stronie znajdziesz e-booki, jadłospisy i kursy, które poprawiają zdrowie oraz poszerzają wiedzę. Słuchasz właśnie podcastu, gdzie rozmawiamy o zdrowiu, medycynie, ale przede wszystkim o dietetyce. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Zaparz kubek ulubionej zielonej herbaty i poznaj ze mną świat dietetyki i zdrowia. Cześć, cześć. Siadam do nagrywania tego chyba trzeci raz, bo odpowiadając na jedno z Waszych pytań, czy podcasty nagrywam jakoś seriami, czy w ogóle w trakcie robię jakieś przerwy, czy to są jakieś urywki? Nie. Każdy podcast nagrywany jest ciągiem. Jest tutaj też bardzo mało jakichkolwiek edycji, co zresztą pewnie słyszycie, bo zależy mi na tym, żeby ten podcast był taki bardzo naturalny. Tak jakbyście siedzieli z koleżanką na kawie, a ona opowiadałaby Wam akurat o dietetyce. To właśnie tak wyobrażałam sobie ten podcast i mam nadzieję, że tak właśnie się go słucha. Ale wracając do początku, no to witam Was w nowym roku. Bardzo się cieszę w ogóle, że ten podcast to już jest kolejny podcast, który nagrywam jako podsumowanie roku, bodajże chyba trzeci czy czwarty. No i to tym bardziej jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, że ten podcast jest nagrywany już tak długo. Cieszę się niesamowicie i cieszę się, że go słuchacie. Jeżeli chodzi o podsumowanie, to zanim zasiadłam do tego odcinka, no to oczywiście posłuchałam poprzedniego, tego jakie miałam tam swoje przemyślenia. I gdybym miała powiedzieć coś o 2023, oprócz tego, że był szalonym rokiem, cudownym, ale szalonym rokiem, też niesamowicie trudnym rokiem, tak bardziej prywatnie, powiedziałabym, że gdyby 2023 był WF-em, to ja zgłosiłabym brak stroju i nieprzygotowanie. Serio, serio. No, naprawdę wydarzyło się bardzo dużo. Tak trochę mi się to wszystko zlewa, wiecie, w jedną całość, więc to, co mi się kojarzy z tym, czym kojarzy mi się 2023, to duża ilość pracy, duże sukcesy na polu zawodowym. Kojarzy mi się przede wszystkim z samolotem, ponieważ co weekend byłam na jakiejś konferencji, ale też kojarzy mi się z konsekwencją w działaniu i tym, że jeżeli jesteś konsekwentny w swoim działaniu, to w końcu przyjdą efekty, a z drugiej strony hasłem roku 2023 zostanie chyba let it go. I to się teraz może wydawać trochę niepołączone ze sobą, ale zaraz Wam trochę to rozwinę, tą myśl. Wracając jeszcze do tego, jakie były moje plany na 2023, to plany, pamiętam, były takie, to co mówiłam. Mówiłam, że będzie więcej szkoleń i kursów. To poniekąd się udało, poniekąd nie, ponieważ w 2023 udało mi się uaktualnić kurs onko i teraz to jest 20 godzin, kompleksowy kurs dietetyki onkologicznej, a wiem, że ten kurs jest dla Was bardzo przydatny. Ja tak patrząc na to dograłabym jeszcze co najmniej z 20 godzin, ale to znowu moje wgryzanie się w szczegóły. A jeżeli chodzi o drugi kurs, to on powstał w listopadzie i to jest kompleksowy kurs dietetyki i suplementacji w chorobach skóry. Drugi bardzo ważny kurs. Jeżeli chodzi o plany na 2024, to mam już dograne dwa kursy. Jeden ukaże się w okolicy lutego, może połowy lutego, bo chciałabym Wam go zacząć mówić o nim i reklamować go, jak on już będzie nagrany, tak żeby tylko wystartować ze sprzedażą i opowiedzieć Wam o nim. Więc jeszcze nie zdradzam szczegółów, ale naprawdę no to będzie coś. Osoby, o którym już powiedziałam, zdradziłam szczegóły, już przebierają nogami, więc mam nadzieję, że Wy też będziecie korzystać z tego kursu, zwłaszcza profesjonaliści. Drugi kurs też jest już gdzieś tam w okolicy maja zaplanowany, ale też w tym roku postanowiłam, że powstanie dużo więcej takich kursów krótkich, czyli dwugodzinne. Tak, to będzie dla mnie trudne, żeby w dwie godziny coś opowiedzieć, bo wiecie, że ja lubię drążyć szczegóły, składać te puzzle, układankę, no ale wiem, że po pierwsze, chcecie też mieć skondensowaną wiedzę, czyli najważniejsze tylko smaczki z danego tematu, ale druga sprawa to jest też kwestia finansowa, no bo oczywiście, że jeżeli takie kursy są bardzo mocno rozbudowane, trwają około, nie wiem, 15-20 godzin, to będą to automatycznie kursy dużo droższe, więc wiem też, że bardzo chętnie skorzystalibyście z mniejszych kursów, które będą tańsze i też moje przemyślenie jest takie, że w końcu muszę
Wiem, że muszę to zrobić, obiecałam, czyli wersje dla pacjentów, które są potrzebne po to, żeby też odciążyć mnie z tej mojej pracy jeden do jednego. Zresztą kilka takich, tak naprawdę powstał taki jeden jadłospis, dwa jadłospisy, czyli dieta beauty, dieta w trądziku i z poprzedniego roku dieta przeciwzapalna. No to są właśnie te jadłospisy, które gdzieś tam bardzo mocno mnie odciążyły, natomiast gdyby było ich więcej, to na pewno odciążyłyby mnie dużo bardziej i pewnie swego rodzaju takie szkolenie, webinary też dla pacjentów odciążyłyby mnie, natomiast na ten moment trudno mi to w głowie wyklarować, ponieważ zajmując się na przykład pacjentem onkologicznym, ja mam tak dużo w głowie niuansów, że trudno jest mi to zaadresować i zrobić to w ten sposób, żebym ja wiedziała, że mój odbiorca jest w pełni bezpieczny i w pełni zaopiekowany, tak jak ja bym sobie tego życzyła. Ale myślę, że wpadnę na pomysł, jak to zrobić. A więc więcej szkoleń, więcej webinarów, to jest na pewno plan na przyszły rok. Czy jakoś mam do siebie pretensje za to, że powstało za mało szkoleń w 2023, chociaż taki był plan? Nie, ponieważ wiem, że no nie jestem w stanie już wydłużyć bardziej swojej doby. I tak pracowałam za dużo, i tak spałam za mało, więc tak naprawdę nie mam do siebie żadnych pretensji. Na pewno teraz myślę, że mogę trochę rozsądniej planować pewne rzeczy i mogę trochę lepiej to rozplanowywać. To jest też zresztą taki mój mała zmiana, jeżeli chodzi o 2024, trochę lepiej zarządzać tym wszystkim i wybierać mądrze, priorytetyzować, robić priorytety po prostu, chociaż wiem, że priorytet może być jeden, ale ja muszę mieć kilka, więc właśnie trochę lepiej sobie ustalać te priorytety. Natomiast to, co chciałabym Wam powiedzieć, jeżeli chodzi o takie moje przemyślenia odnośnie 2023, które nawet mnie zaskoczyły, to był na pewno rok bardzo intensywny. Tak jak Wam powiedziałam, kojarzy mi się głównie z samolotem i tym, że ja ciągle gdzieś byłam na konferencjach. Czasami ta sytuacja była na tyle szalona, że ja z jednej konferencji leciałam na drugą konferencję. Zwiedziłam w tym roku naprawdę Polskę wzdłuż i wszerz. Byłam w wielu, wielu miejscach i absolutnie tego nie żałuję. Bardzo się cieszę. Co więcej, strasznie się cieszę z tego, że udało się to zrealizować, a w zasadzie może nie. Udało to złe słowo. Ja to zrealizowałam i ja do tego doprowadziłam, bo kiedy ja kilka lat temu zakładałam sobie, że to będzie tak, że ktoś mnie będzie zapraszał na konferencję, no to pewnie gdybym powiedziała o tym otoczeniu, to część osób popłukałaby się w czoło i no, a ja wiedziałam, że to raczej kwestia czasu i że ja do tego doprowadzę. Doprowadziłam, więc jestem z siebie zadowolona na tym polu, na pewno. I właśnie od tego chciałam też zacząć, że jeżeli chodzi o takie cele i pewne postanowienia, to ja używam bardzo często słowa motywacja, ale do końca nie lubię słowa motywacja i na pewno nie używam go w tym znaczeniu, w którym większość używa słowa motywacja. Dla mnie motywacja to jest swego rodzaju konsekwencja w działaniu. I tak jak mówię, to nie są to same słowa, bo motywacja, gdzieś tam przeczytałam, że motywacja pozwala Ci zacząć, a konsekwencje pomaga Ci wytrwać. Więc ja bardziej stawiam na słowo konsekwencja, po prostu. Bo ja to, co teraz mam, czyli to, że ktoś mnie zaprosił na konferencję, jest konsekwencją tego, że ja te małe kroczki przez tyle lat robiłam. I teraz faktycznie to wszystko tak ładnie się układa i to wszystko tak fajnie widać. To nie był przypadek, krótko mówiąc, ponieważ ja małymi kroczkami dotarłam do tego miejsca, do którego po prostu chciałam dotrzeć. Więc po pierwsze chciałam powiedzieć, że jeżeli masz jakiś cel i mocno w niego wierzysz, czujesz jakąś misję, takie podniosłe trochę słowo, ale czasami trochę tak jest, to dojdziesz do tego celu. Może szybciej, czasami może trochę wolniej, nieważne, ale ważne, że dojdziesz do tego celu, bo cel jest po to, żeby go po prostu zrealizować. I oczywiście, jeżeli w trakcie stwierdzisz, że chcesz go odpuścić, to też nic złego, bo odpuszczanie, let go, to jest też takie hasło, które zostawiam za sobą w 2023 i to jest dla mnie ogromne zaskoczenie, bo ja jestem osobą, która nie potrafi odpuszczać i nie mówię tego z dumą, to jest zarzut w stosunku do mnie, tak, ja nie potrafię odpuszczać, porzucać pewnych rzeczy, nie potrafię oddawać jakby tego poczucia kontroli, a taki był 2023, taka była końcówka tego roku, po prostu let it go. I okazało się, że jak odpuścisz pewne rzeczy, to dzieją się niesamowite rzeczy, że warto czasami po prostu odpuścić i let it go zostanie ze mną na pewno na 2024. Też mam wrażenie, że tak chyba mogłabym sobie to w głowie podzielić na półrocze. Był czas od stycznia do czerwca, twardej, intensywnej pracy, konkretów, później były wakacje, totalny let it go, a później był okres
minimum kości, spokoju i takiego stabilizowania wszystkiego, czyli okres od września aż do teraz. I zastanawiam się, jak to będzie w 2024, bo tą miękkość chciałabym zabrać ze sobą dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I właśnie do hasła Let It Go. Nie spodziewałam się, że odpuszczenie daje tak dużo, przede wszystkim spokoju w głowie. Więc ten rok to już zaczynam z zupełnie innym mindsetem. Mam wrażenie, że kiedy patrzę na, kiedy słucham tej dziewczyny, która nagrywała podcast w zeszłym roku, a tej, która nagrywa go dzisiaj, to jest to zupełnie inna kobieta. Zupełnie inna. Lepsza, na pewno lepsza. Jeżeli chodzi o, znowu, o ten mindset, o podejście do wszystkiego. Odpuszczanie pewnych rzeczy i spojrzenie z dużym dystansem na pewne rzeczy. Akceptacja tego, co dookoła, taka akceptacja tego, co przynosi wszystko dookoła, czyli życie, jest bardzo, bardzo potrzebna jednak. I dużo lżej się żyje wtedy po prostu. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale naprawdę to był pod tym względem trudny rok, bo przejście właśnie z tego mindsetu twardej businesswoman i takiej twardo konkretnej kobiety, przejście do tego mindsetu, o którym dzisiaj Wam mówię, tego let it go, odpuszczania i czasami przyjęcia tego, co się dzieje dookoła i po prostu akceptacji, odpuszczenia była długa. Była takim trochę, też takim trochę boksowaniem się ze sobą, ale koniec końców ważne, że przyjęłam to. Dzięki też temu na pewno od tego września dużo bardziej dbam o siebie. Na pewno mam tutaj na myśli oczywiście dbanie o swoje zdrowie, mam tutaj na myśli wysypianie się, dbanie o swój relaks i tak dalej. I też nawiążę do tego, że może na Instagramie, może to, co Wy widzicie, gdzieś tam ten obraz, który Wam się klaruje, to jest obraz tego, że ja ciągle jestem w pracy. No, od września wygląda to już zupełnie inaczej, a przynajmniej trochę inaczej i w 2024 planuję, żeby wyglądało to jeszcze inaczej. Oczywiście, że pewne rzeczy widać na Instagramie, ale to jest tylko pewien urywek życia. I znowu jeszcze też nawiążę do jednej rzeczy, bo mówię Wam teraz, że ten rok był cudowny, ale też było dużo ciężkich chwil. I jeżeli ktoś się zastanawia, dlaczego tego nie było na Instagramie, odpowiadam, że Instagram jest taką realnością i tym, co się naprawdę dzieje. Natomiast ja osobiście nie mam potrzeby, a tym bardziej nie mam ochoty w sytuacjach trudnych, złych, chwytać za telefon i pokazywać. To, że te trudne chwile się dzieją, to chyba wszyscy wiedzą, bo nie ma życia, które jest usłane różami, więc myślę, że wszyscy wiedzą, że wszyscy mamy gorsze chwile. Ja osobiście po prostu nie mam potrzeby, żeby wtedy mówić o tym na Instagramie. Nie udaję, że tego nie było, bo nie mówiłabym teraz tego tutaj. A więc oczywiście, że było dużo takich chwil, totalny roller coaster czasami, ale koniec końców wszystko zmierzało do tego, żeby teraz był spokój, po prostu. Bo to, co teraz czuję wewnątrz, to jest po prostu spokój. I to jest genialne uczucie. To muszę powiedzieć. Jeżeli chodzi o tą motywację, o której mówiłam przed chwilą, moim lepszym słowem na motywację jest konsekwencja, ponieważ ja uważam, że rzeczy się nie przytrafiają, bo uważam, że to nie jest tak, że coś było przypadkiem, że coś się udało. Raczej uważam, że dana osoba na to mocno pracowała. I dzisiaj to widzę, że ta konsekwencja i ten upór czasami przyznam teraz szczerze, że czasami ponad swoje siły, ale koniec końców przyniósł sukces, czyli osiągnięcie tego swojego zamiaru, tego, co sobie założyłam w 2023, a jeszcze we wcześniejszych też latach. A moje plany na 2024, niektóre plany wymagają jeszcze większego odpuszczenia. Jest to dla mnie też takie trudne, trochę psychicznie jeszcze pewne rzeczy odpuścić. I wiem, że muszę to zrobić radykalnie. Wiem, że muszę pewne rzeczy odpuścić, ale jest to dla mnie po prostu trudne, takie psychicznie, żeby jeszcze to zrobić. Wiem, że te dobre decyzje wymagają wyjścia poza swoją strefę komfortu i wiem, że to koniec końców będzie dla mnie dobre, ale wiecie, to jest takie trudne. Ja nie lubię podejmować tych trudnych decyzji, chyba nikt nie lubi, nawet pomimo, że wiemy, że one będą dobre, więc zawodowo czeka mnie trochę zmian i wiem, że one będą genialne w konsekwencji, ale zrobienie ich jest takie, ojejku, przecięcie pewnych rzeczy jest po prostu bardzo, bardzo trudne. Ale no znowu, nie chcę być tutaj enigmatyczna, opowiadać Wam i później nie kończyć, więc zostawmy już ten wątek. Mam też w głowie dwa duże projekty, o nich też nie mogę jeszcze mówić, ale mam nadzieję, że jeżeli one wyjdą, no to po prostu będę najszczęśliwsza na świecie i spełnię pewne takie swoje
misje, cele, więc trzymajcie za to kciuki, chociaż znowu nie mogę jeszcze powiedzieć, co to będzie. A jeżeli chodzi o ten rok, który minął, było to dużo konferencji, szkoleń. Głównie dotyczyły one leczenia żywieniowego, onkologii, syndromu poszpitalnego. No były czymś naprawdę niesamowitym. Cieszę się, że mam taką możliwość. Cieszę się, że mam taką możliwość, że mogę opowiadać o tym. I to jest moja praca, to znaczy, że ktoś mi za to płaci. To jest po prostu coś, co chyba chciałabym robić w życiu, naprawdę. Czyli wszystkie szkolenia, konferencje, bo ja uwielbiam po prostu to robić. Podobnie jeżeli chodzi o moje plany związane z podcastem, to są one dosyć ambitne, zobaczymy co z tego wszystkiego wyjdzie, natomiast chciałabym, żeby ten podcast stał się bardziej moją taką naprawdę pracą, ponieważ to już dawno nie jest rozrywka, to znaczy to już dawno nie jest tak, że ja sobie po prostu coś opowiem i robię jakiś freestyle, tylko najpierw wymaga to ode mnie dużego researchu, jeżeli chodzi o badania, czyli kilku godzin spędzonych, które mogłabym spożytkować na coś zupełnie innego, więc mam nadzieję, że ten podcast stanie się po prostu moją pracą. I znowu na razie nie chcę Wam zdradzać szczegółów, natomiast myślę, że to będzie dla nas wszystkich z bardzo dużym zyskiem, bo Wy zyskacie dobrą wiedzę co tydzień i że zyskacie taki dobry przegląd merytoryczny, a ja będę miała to poczucie, że to jest po prostu moja praca i że ten podcast musi ukazywać się co tydzień z pewnych powodów. Znowu na razie zostawmy ten temat. Jeżeli uda mi się to zrealizować, to w przyszłym roku Wam o tym na pewno opowiem, jaki był mój plan na to. Czy coś jeszcze jest dla mnie ważne w tym roku? Z czymś jeszcze wychodzę? Trudno mi w ogóle tak objąć jakoś ten cały rok. Na pewno to była pewna przemiana. To już wiecie, przemiana taka bardzo wewnętrzna, duża. I cieszę się z tego powodu. Mam nadzieję, że te przemyślenia, które mam ze sobą, jeżeli chodzi o ten 2023, zostaną ze mną na długo. Cieszę się, że ten rok przyniósł mi tak dużo satysfakcji zawodowej, tak dużo fajnych znajomości. Przyniósł mi też dużo nauki. Moim zdaniem to, że ja tutaj jestem i to, że ja Was edukuję przy okazji pomaga też mi, bo muszę przeglądać te wszystkie badania. To jest trochę tak jak, a nie wiem, czy oglądaliście kiedyś, jeżeli nie, to polecam, wystąpienie Jacka Walkiewicza na TEDxie. To jest chyba pełna moc możliwości, chyba tak to się nazywa. Bardzo polecam, bo niesamowicie inspirujące wystąpienie. Tam było coś w stylu, że jeżeli przewozisz kogoś łodzią na drugi brzeg, to sam też dopływasz. No i chyba tak też jest właśnie w tym przypadku, czyli jeżeli ja Wam o czymś opowiadam, to ja sama też na tym zyskuję, aczkolwiek oczywiście, że koniec końców wszystko rozbija się o czas, więc no ten czas nie jest z gumy i trzeba ustalać sobie jakieś priorytety i zastanawiać się nad tym, co będzie też najważniejsze, no bo oczywiście, że nie będziemy, nie wiem, zarywać nocy, czy nie dbać o rytm dobowy, bo to jest tak naprawdę przecież najważniejsze, dbanie o siebie, o swoje zdrowie. To jest najważniejsze, moi drodzy. I mam nadzieję, że w 2024 właśnie przyjdą takie zmiany, to znaczy będziemy razem składać puzzle. Wiecie, że uwielbiam układać puzzle takie dietetyczne, medyczne, zdrowotne. Wiecie, że lubię układanki i lubię łączyć te puzzle ze sobą. Więc mam nadzieję, że będziemy w 2024 roku układać razem. Mam nadzieję, że w 2024 będę mogła Wam zdradzać jeszcze więcej tipów, jak poprawiać swoje zdrowie w łatwy sposób. No i taki jest właśnie ten cel. Cel to praca naukowa, praca badawcza w końcu, bo rok przerwy to jest długo. Już przebieram nogami, myśląc o tym, co można odkryć i o tym, co się w mojej głowie tam kotłuje, jeżeli chodzi o badania naukowe. I cieszę się niesamowicie, bo jednak, kiedy tak pomyśleć i ustalać sobie, kim ja jestem, to ten naukowiec zajmuje w moim sercu takie bardzo, bardzo duże miejsce gdzieś na początku, więc cieszę się, że do tego wrócę. Zobaczymy, jak z tą habilitacją będzie, ale cieszę się, że wracam na uczelnię jako naukowiec, jako ktoś, kto będzie prowadził badania naukowe, nie tylko jako wykładowca, bo oczywiście wykłady lubię, pozdrawiam studentów, ale jednak naukowiec i ta praca naukowa to jest coś, co uwielbiam. No dobrze, to myślę, że chyba jeżeli chodzi o te hasła z zeszłego roku, czyli podsumowanie tego, że to było szaleństwo, ale cudowne szaleństwo, było dużo konferencji, dużo szkoleń, dużo pracy, tak naprawdę trochę teraz mogłam
zjadać owoce tego, co gdzieś tam w poprzednich latach robiłam i niesamowicie się z tego cieszę. Poznałam wielu inspirujących ludzi, odbyłam wiele inspirujących rozmów, za co bardzo mocno dziękuję, ale też dowiedziałam się, że odpuszczanie jest bardzo ważne i że nie zawsze trzeba być takim twardym, że czasami można pokazać też tą miękką stronę i że ta miękkość jest genialna. I że czasami odpuszczanie jest naprawdę genialne. No dobra, ale teraz przejdę już do Waszych pytań, bo wiem, że na pewno na to czekacie. Połączę sobie tutaj dwa pytania, odpalę sobie tylko to, co napisaliście na Instagramie. I teraz połączę dwa pytania. Pierwsze pytanie było, kiedy stosować Norsan Arctis, a kiedy Total, w jakich przypadkach, który wybrać? I połączę to od razu z pytaniem, dla kogo więcej DHA, a dla kogo EPA w Omega? No i właśnie, to jest teraz to pytanie połączone. Od razu chciałabym też powiedzieć jedną rzecz, że to jest moja prywatna opinia na podstawie tego, co przeczytałam w badaniach, ponieważ w badaniach tak naprawdę oni za bardzo nie mówią, który kwas jest od czego, więc ja gdzieś tak czytając sobie między wierszami dokonałam swojej własnej interpretacji tego, czego ja się trzymam. A więc, jeżeli chodzi o DHA, to jest zdecydowanie bardziej olej taki budujący, czyli on buduje naszą siatkówkę, on buduje nasz układ nerwowy, osłonki mielinowe, więc to będzie na pewno olej, który jest bardziej, zdecydowanie bardziej niezbędny w ciąży, niezbędny w okresie rozwoju, zdecydowanie bardziej, jeżeli mam jakieś problemy ze wzrokiem, z układem nerwowym, chorobami neurodegeneracyjnymi. Z kolei EPA wykazuje trochę bardziej działanie przeciwzapalne, więc te wszystkie stany zapalne, wszystkie takie choroby przewlekłe, choroby sercowo-naczyniowe. W onkologii nie wiemy do końca, który bardziej, natomiast ja znowu bardziej stawiam na EPA, więc bardziej pod tym kątem bym rozpatrywała. I teraz wracając akurat do Norsanu, bo o niego było pytanie. Więc jeżeli chodzi o Total, Total zawiera trochę inny stosunek. Total zawiera więcej EPA w stosunku do DHA, z kolei ten Arctis zawiera więcej DHA w stosunku do EPA. Więc zdecydowanie bardziej polecałabym w problemach jakichś takich z układem nerwowym, z neurodegeneracją, problemy ze wzrokiem, bardziej polecałabym właśnie ten preparat Arctis, natomiast ten preparat Total polecałabym bardziej, czyli więcej EPA polecałabym bardziej w stanach zapalnych, ale powtarzam, to jest taka moja raczej opinia, ponieważ badania, naukowcy raczej tego jakoś mocno nie rozgraniczają, mówią po prostu, że oba są istotne. Z moich obserwacji wynika, że bardziej właśnie EPA to będzie układ sercowo-naczyniowy, onkologia i tak dalej, co nie oznacza, że nie powinno tam być DHA, powinno, natomiast raczej więcej EPA. Co jest jeszcze bardzo ważne, a o czym jeszcze nie mówiłam, to jeżeli chodzi o omegę i histaminę, nadmiar kwasów omega może być triggerem, czyli wyzwalaczem dla uwolnienia histaminy, to jest jedno, a dwa, oba te preparaty zawierają olejek cytrynowy, czyli zawierają cytrusy, które też nasilają czasami reakcję histaminową, a więc ostrożnie, jeżeli zauważycie po preparacie właśnie wyrzut histaminy, jakieś zaczerwienienie, katar, kaszel, to pamiętajcie, że to może być właśnie związane z histaminą albo po cytrynie, olejku cytrynowym, albo druga rzecz to mogą być kwestie związane po prostu z nadmiarem omega. Kolejne pytanie. Dieta po wyleczonym raku piersi. Jeżeli chodzi o dietę, to pierwsze, najważniejsze zalecenie, normalizacja masy ciała. Pamiętacie, że mówiłam wielokrotnie, że tkanka tłuszczowa pomaga nam w zasadzie niestety, zwiększa dominację estrogenową, powoduje, mamy tam taki enzym aromatazę, który powoduje, że powstaje więcej estrogenów. Mniej więcej 70-80% nowotworów piersi to są nowotwory hormonozależne. Z jakiegoś powodu ten nowotwór się pojawił, trudno tutaj pewnie, trzeba by było przeanalizować całą historię, pytanie nie ma, tutaj w pytaniu pada hasło, czy to jest rak hormonozależny, czy potrójnie ujemny rak piersi, czy mamy mutację w genie BRCA. Czy był wykonany na przykład onkopakiet, jeżeli chodzi o metale ciężkie, a więc w zależności od tego, co było przyczyną, czy udało się też ustalić tą przyczynę, no to od tego trzeba by było zacząć, bo skoro coś raz nie zadziałało, to prawdopodobnie nie zadziała też drugi raz, to znaczy, że mamy po prostu wyższe ryzyko ponownego zachorowania. Normalizacja masy ciała, czyli redukcja, jeżeli ważymy za dużo, bądź też jeżeli ważymy za mało, to wyrównanie, bo jeżeli ważymy za mało, jesteśmy niedożywieni, to dobre odżywienie tego organizmu, bo pamiętajcie, że jeżeli macie jakieś niedobory, niedobory żelaza, niedobory cynku, a niedobory witaminy D,
no to to wszystko koniec końców będzie też wpływało na zwiększone ryzyko nowotworu. Druga rzecz to duża ilość warzyw, różnokolorowych warzyw w naszej diecie. Z owoców polecam zwłaszcza owoce jagodowe, bo zwłaszcza borówki, bo tam mamy naprawdę całą masę polifenoli, ale generalnie im bardziej kolorowo na naszym talerzu, tym lepiej. Polecam oczywiście różnego rodzaju tłuszcze roślinne, oleje roślinne, orzechy. Oczywiście polecam olej rybi jako działanie takie przeciwzapalne, oliwę z oliwek, bo badania nam pokazują, że to zmniejsza ryzyko. Co jeszcze, jeżeli chodzi o mięso, tutaj polecam, absolutnie nie musicie rezygnować z mięsa, jeżeli lubicie, ale polecam też włączenie do diety strączków, bo wiemy, że te strączki też działają bardzo korzystnie, zmniejszają ryzyko zachorowania ponownego. I tutaj też musimy oczywiście uważać na ksenoestrogeny, czyli te estrogeny środowiskowe, bo one zwiększają ryzyko zachorowania. Jeszcze tutaj było podziękowanie, dziękujemy za dzielenie się wiedzą w tak interesujący sposób, uwielbiam. Bardzo dziękuję za te Wasze komentarze, bo naprawdę uwierzcie, że dla twórcy, dla osoby, która tworzy treści, są one bardzo mocno takie inspirujące i bardzo się cieszę, że je dostaję. Kolejne pytanie, jak podnieść niskie neutrofile, reszta badań krwi w normie? Nie wiem, co jest powodem tych niskich neutrofili, być może chodzi o onkologię. Jeżeli chodzi o onkologię, no to tutaj przede wszystkim bogato odżywcza dieta. Mówiąc bogato odżywcza dieta, nie mam na myśli o konkretnie bogato kalorycznej diety, a po prostu bardzo bogato odżywcze, jeżeli chodzi o cynk, który jest niezbędny, o kwasy omega, które są niezbędne dla działania właśnie komórek układu odpornościowego, o białko, które jest niezbędne do regeneracji komórek, o żelazo, które jest niezbędne między innymi też do produkcji hemoglobiny. W każdym razie chodzi o taką wysoko odżywczą dietę, natomiast cała reszta musiałaby być już bardziej indywidualna, bo nie wiem po prostu w jakim przypadku są te niskie neutrofile, a trochę to będzie od tego zależało. Czy wędzone ryby są szkodliwe? Więcej plusów czy minusów? To jest trudne pytanie, ponieważ wszystko będzie zależało od tego, jaka to jest ryba, skąd ta ryba pochodzi, czyli krótko mówiąc, jeżeli chodzi i dla kogo? Jeżeli chodzi o wędzone ryby, oczywiście, że one będą gorsze niż takie ryby, które, nie wiem, upiekliśmy sami czy uparowaliśmy sami. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o wędzone ryby tłuste, bo myślę, że bardziej o takie chodzi, bo one są bardziej popularne w naszym kraju, czyli to jest makrela, zwykle to jest jakiś łosoś wędzony. Wszystko zależy od tego, czy one są wędzone. Większość teraz wędzone jest już chyba na zimno. Nie wiem, czy te na ciepło jeszcze się zdarzają, więc jest to mniej szkodliwe dla nas. Wiadomo, że one mają dużo więcej też soli, przez to, że są słone, więc tak najprościej mówiąc, one oczywiście mogą być w naszej diecie, natomiast to nie może być tak, że jeżeli my zjadamy te ryby, to dwie porcje ryby to będą dwie porcje ryby wędzonej tydzień w tydzień, bo to nie będzie dla nas zdrowe. Zwracajcie też uwagę na to, skąd są te ryby. Ja wbrew pozorom polecam Wam łososia hodowlanego i wiem, że niektórzy teraz będą uważać, że to bez sensu, natomiast zastanówcie się, czy lepiej kupić łososia z dobrej hodowli, gdzie wiecie, gdzie są certyfikaty, obecność metali ciężkich jest zbadana, widzicie, że jaki jest ten połów tych ryb, to znaczy w jakich warunkach są te ryby hodowane, czy wolicie rybę nie wiadomo skąd, nie wiadomo taką nie do końca przebadaną. Ja zdecydowanie wolę łososia hodowlanego i to jest łosoś jurajski, wielokrotnie o tym mówiłam. I w takim przypadku po prostu wybieranie właśnie takiej ryby, więc trudno mi powiedzieć, czy więcej na plus, czy na minus. Jak najbardziej to może być kwestia zróżnicowanej, dobrze zbilansowanej diety, ten łosoś może się tam znaleźć, ale pamiętajcie też wtedy o tym, że on ma więcej soli, więc ograniczajcie ilość sodu. Pamiętajcie, że to nie może być tak, że tydzień w tydzień ten łosoś się pojawia w Waszej diecie. I co jeszcze? Pamiętajcie, żeby wybrać po prostu, jeżeli mówimy o łososiu, to dobrego łososia. Akurat co do makreli mam takie mieszane uczucia, bo nie jestem pewna po prostu tego, co wybieramy w sklepie. Więc jeżeli chodzi o jakość, ja wybieram po prostu łososia i to tylko tego konkretnego, bo ufam, że te certyfikaty, które producent ma na stronie, są po prostu prawdziwe. Było też pytanie, czy mam rodzeństwo rodziców i jaki masz z nimi kontakt? Rodziców, tak, mam rodzeństwa, nie mam, jestem jedynakiem. Niektórych może to zdziwić, niektórych pewnie nie. Jestem jedynakiem. Jeżeli chodzi o rodziców, mam z nimi stały kontakt, mieszkają bardzo blisko mnie. Kolejne pytanie. Czy dietetyka onkologiczna to przyszłościowa specjalizacja, czy warto iść w tym kierunku? Te pytanie dostaję od Was bardzo często i teraz myślę, że odpowiem chyba na to tak jak zawsze. To znaczy, że
Trudno mi jest trochę odpowiedzieć na to pytanie, czy to jest przyszłościowe. Jeżeli pytasz pod takim kątem, czy dużo osób choruje, no to oczywiście, że tak i będzie chorowało coraz więcej, więc na pewno specjalistów jest niewielu. Zapytam tak, gdybyś wyobraził sobie, ilu znasz dietetyków zajmujących się, nie wiem, sportem, albo ilu znasz dietetyków zajmujących się dietetyką hormonalną, no to na pewno, czy tam redukcją, no to na pewno wymienisz tam iluś, tak? Nie wiem, 10. A gdybym zapytała, ilu znasz dietetyków zajmujących się onkologią, będzie Ci dużo trudniej. No właśnie, będzie dużo trudniej, bo tych osób jest niewiele. A gdybyśmy spojrzeli na tych top of the top, to jest ich jeszcze mniej. A więc na pewno zdecydowanie dietetyka onkologiczna jest bardzo przyszłościowa, ale z drugiej strony warto zastanowić się nad tym, czy na pewno chcesz to robić. To znaczy, to nie jest łatwa dietetyka, to jest dietetyka, gdzie bardzo mocno wielu rzeczy brakuje, rekomendacji brakuje, więc dużo musisz uczyć się sam, wyciągać wnioski, gdzie musisz podejmować decyzje, które są dosyć poważne. Mam na myśli to, że pracujemy z osobami, które są po prostu ciężko chore. Oczywiście nie każdy nowotwór jest taki sam, ale to jest taka opieka, w przypadku której musimy dość szybko reagować. Czasami jest to trochę trudna dietetyka moim zdaniem. Po drugie, mamy tutaj wiele nakładających się na siebie chorób, więc mamy takie złożone jednostki, złożone przypadki, gdzie dużo trudniej jest. To jest bardzo kwestia indywidualna, dobieranie diety, dobieranie odpowiedniej kwestii, nie wiem, suplementacji chociażby, która jest totalnie musi być dobrana indywidualnie i z ogromną odpowiedzialnością za tą osobę, nie tylko na tu i teraz, ale i na długie lata. Więc z jednej strony, czy jest przyszłościowa, bardzo rozwojowa, ale z drugiej strony to jest kwestia tego, na pewno nie patrzyłabym pod tym kątem takim finansowym, bo oczywiście, że no biorąc pod uwagę, że to jest nisza, no to by było opłacalne finansowo, ale z drugiej strony patrząc na to, ile to wymaga pracy, ile wymaga od Ciebie rozwoju, ile wymaga od Ciebie zaangażowania, to myślę, że są dużo bardziej opłacalne kierunki dietetyki. Przynajmniej tak z mojej perspektywy. Ja, jeżeli o mnie chodzi, to mówiłam, że onkologią zajęłam się dlatego, że po prostu poczułam jakąś misję, poczułam potrzebę opowiedzenia wszystkim tego, czego dowiedziałam się na jednej z konferencji. No to, że ktoś powiedział, że pacjenci umierają nie z powodu nowotworu, a z powodu niedożywienia, uderzyło we mnie tak mocno, że stwierdziłam, że ja muszę o tym mówić. Muszę być tym głosem, który będzie o tym mówił w social media. I po prostu od tego się zaczęło, więc nie myślałam, czy to byłoby opłacalne finansowo, czy nie. A kiedy weszłam w to bardziej, to okazało się, że użyję tego słowa, którego pacjenci nie lubią, przepraszam z góry, że mnie to fascynuje. To znaczy, że bardzo mocno interesuje mnie to, w jaki sposób obejść pewne powikłania, które się pokazują, pewne szlaki, które się zaburzają w chorobie onkologicznej, w jaki sposób to obejść. I tak mnie to fascynuje, tak mnie to ciekawi, że zgłębiam po prostu te tematy, bo gdzieś mam to poczucie misji. Więc tak krótko mówiąc, to zastanowiłabym się, czy warto jest dla, na pewno nie dla pieniędzy, na pewno nie robiłabym tego dla pieniędzy, tylko i wyłącznie, jeżeli to Cię interesuje i zastanawiasz się właśnie, czy warto się zająć taką dietetyką, to jeżeli to Cię interesuje, to zdecydowanie tak. Kolejne pytanie, pakiet onkologiczny, czyli jakie badanie? Jestem pacjentką onkologiczną. Jeżeli chodzi o pakiet onkologiczny, to pewnie jeżeli to u mnie Pani usłyszała, to na pewno miałam na myśli onkopakiet, czyli metale ciężkie, czyli kadm, ołów, rtęć. To jest też badanie miedzi, cynku i selenu. Arsenu, nie wiem, czy o arsenie mówiłam, a więc to jest pewnie ten onkopakiet tak zwany, natomiast jeżeli chodzi o pakiet onkologiczny, czyli resztę badań, no to tutaj powiedziałabym, że są one bardzo indywidualne, bo pewnie to będzie witamina D i też w zależności od tego, jakie są możliwości finansowe, bo pewnie będzie to, cynk już mówiłam, pewnie będzie to, no oczywiście morfologia, być może ferytyna, być może będą to jakieś specyficzne markery, w zależności tu już od rodzaju choroby nowotworowej, być może będzie to insulina, być może będzie to IGF-1. Trudno tutaj tak jednoznacznie powiedzieć, bo u każdego pacjenta to będą trochę inne markery jednak i trochę inne rzeczy będziemy monitorować. Kolejne pytanie. Uchyłki jelit IBS. Brałam Xifaxan, Prokit i Debutir przez 3 miesiące. Doktor nie zaleciła probiotyku. Czy dobrze? Oczywiście ja nie będę się tutaj wypowiadała na to pytanie, czy ktoś postąpił dobrze, czy lekarz postąpił dobrze, ponieważ jeżeli chodzi o leczenie, no to pewnie miał jakąś swoją tutaj, jakieś swoje przemyślenia, dlaczego nie zalecił probiotyku. Jeżeli chodzi o stan Xifaxan, to Xifaxan jest eubiotykiem,
To znaczy, nie jest to taki typowy antybiotyk, co oznacza, że przy ksifaksanie, tutaj akurat było to z powodu uchyłków czy IBS, ale to oznacza, że przy ksifaksanie probiotyk nie jest koniecznością, tak jak przy każdym innym antybiotyku. Aczkolwiek tutaj w tym przypadku ja pewnie proponowałabym jednak rozpoczęcie probiotykoterapii. Mamy na przykład IBS, no to tutaj mamy Lactobacillus plantarum 299V, czy być może jakiś preparat, który zawiera preparat bardziej wieloszczepowy. Tutaj już w zależności od tego też, jakie są jeszcze dodatkowo objawy. I na pewno dałoby się to złagodzić, czy to dietą, czy pewnymi takimi delikatnymi, może nie suplementy, to złe słowo, ale naturalnymi wyciągami, naturalnymi ziołami na przykład niektórymi. Kolejne pytanie, refluks, kwaśny smak w ustach cały czas, dieta i suple nie pomagają, haliko, brak gastro, ok, co robić? Tutaj powiedziałabym, że przede wszystkim indywidualna konsultacja to jest jedno, bo trudno powiedzieć. Druga rzecz, przesłuchaj sobie proszę ostatniego live'a, który jest na moim Instagramie, czyli drmajaczermińska.dietetyk, ponieważ tam znajdziesz też zapis, to było co prawda o Helicobacter, natomiast te objawy tutaj z refluksem, one tam się bardzo mocno, poza tym jest jeszcze drugi live, bardzo stary podcast w sumie, o refluksie. Ja go podlinkuję w opisie, więc będziesz mogła sobie posłuchać jednego i drugiego i wtedy to będzie najlepsze. Jeżeli żadne rady z tego nie pomogą, to proponowałabym już raczej indywidualnie się konsultować, ponieważ trzeba by to było dobrać bardziej indywidualnie. Dobrze, w zasadzie patrząc, to są wszystkie Wasze pytania, więc będziemy sobie kończyć ten odcinek. Kolejny odcinek to już będzie tradycyjny odcinek merytoryczny. Ja chciałam z okazji Nowego Roku złożyć Wam serdeczne życzenia. Przede wszystkim spełniajcie po prostu swoje marzenia, spełniajcie swoje cele, realizujcie je, jeżeli to są tylko Wasze cele, jeżeli po prostu tak czujecie. Życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku i mam nadzieję, że zobaczymy się w tym samym, nie, w większym składzie, usłyszymy się w przyszłym roku. No właśnie, tak, bo mam nadzieję, że wszystko urośnie jeszcze bardziej i że będziemy słyszeli się, że będę słyszała się z większą ilością osób. A teraz jeszcze raz, wszystkiego, wszystkiego dobrego na ten nowy rok. Niech się Wam wiedzie, po prostu. I do zobaczenia za tydzień. Ściskam Was gorąco, gdziekolwiek jesteście i gdziekolwiek słuchacie tego podcastu. Do zobaczenia. Pa, pa!